Masz zamiar wyjść teraz trochę przed szereg, czyli nie występować już w chórkach, tylko postawić na karierę solową? Zdecydowanie. Ciągniemy to dalej. Idę z tym dalej. Postaramy się teraz na fali, wydaje mi się, tego, co się wydarzyło w tych fajnych sytuacji, poszerzenia grona moich fanów, wydaje mi się, bo bardzo ono się poszerzyło. I mam nadzieję, że ci ludzie gdzieś tam będą śledzić co robię i właśnie solowo, moje działania solowe. Okej, a miałaś tak, że już doskwierały ci te chórki, że po prostu byłaś trochę tłem? Wiesz co, nie. Chórki zawsze będą mi sprawiać radość, śpiewanie chórków będzie mi sprawiało radość, ponieważ to jest bardzo ważna rola. Zresztą dzisiaj w szansie też było w odcinku widać, że chórki miały swoje miejsce i to jest kolejny kolor dla każdej piosenki. Nawet szkody jakichś czasami nie ma. Wiadomo, nie w każdym razie one są potrzebne, ale to jest wielki kolor, wielka zaleta, uważam. I ja jestem zawsze szczęśliwa, kiedy to robię. Tym bardziej, jeśli na scenie stoi ktoś wspaniały, ktoś wybitny, no to dla mnie to jest zaszczyt wspierać go nawet z tyłu. Ten tył jest bardzo ważny dla mnie. Czyli podsumuję, będzie teraz więcej Kasi Dereń. Będzie więcej Kasi Dereń solowej, tak. Ale nie powiedziałam, że z chórków się ulotnie. Na pewno nie.